Otwieram obrady 44. sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego. Witam serdecznie radnych, witam pana starostę Stanisława Stępnia wraz z zarządem. Witam serdecznie dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych starostwa powiatowego. Witam zgromadzonych tutaj serdecznie na sali. Pozdrawiam także osoby śledzące nasze obrady za pomocą internetu, śledzące obrady w telewizji Aura. Witam państwa serdecznie na dzisiejszych obradach, na sesji absolutoryjnej. Stwierdzam, iż ustawowy skład Rady Powiatu Pyrzyckiego jest to 15 radnych. Na dzisiejszej sesji jest obecnych 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Szanowni państwo, tak jak powiedziałem wstępnie, jest to sesja absolutoryjna. Jest to ostatnia nasza sesja absolutoryjna tego składu Rady Powiatu Pyrzyckiego. W kwietniu kończy się nasza kadencja, szanowni państwo radni. Także dzisiaj też zrobimy przerwę w obradach i zapraszam państwa, będzie taka półgodzinna przerwa, żebyśmy mogli się tam organizacyjnie zrobić zdjęcie pamiątkowe. Przechodzę do punktu trzeciego dzisiejszych obrad. Jest to zgłaszanie zmian do porządku obrad. Słucham państwa propozycji zmian. Jeżeli nie będę widział, to przechodzę do punktu czwartego. Nie widzę zgłoszeń. Przechodzę do punktu czwartego. Sprawozdanie starosty z działalności zarządu powiatu. Bardzo proszę pana starostę o informację. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, informacja została złożona dość obszerna. Wydaje mi się, że każdy zarząd określony, jeżeli są pytania, to proszę bardzo. Dziękuję panie starosto. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czekam na zgłoszenia radnych. Nie widzę. Przechodzimy zatem do punktu piątego dzisiejszych obrad. To raport o stanie powiatu, debata, wotum zaufania dla zarządu powiatu. Szanowni państwo, uchwała nr 40/2023 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie raportu o stanie powiatu pyrzyckiego w 2022 roku. Na podstawie artykułu 30a ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, jest to dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 528 ze zmianami, Zarząd Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym przedstawia się Radzie Powiatu Pyrzyckiego raport o stanie powiatu pyrzyckiego w 2022 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się staroście pyrzyckiemu. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tym punkcie zgodnie z przepisami prawa mogły zabrać osoby głosy radni. Oczywiście też mogły być głosy mieszkańców. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęła do mnie żadna informacja od mieszkańców, że ktoś chciałby zabrać głos w sprawie raportu o stanie powiatu. Proszę pana starostę o informację w tym punkcie. Panie przewodniczący, pani Ewa Gąsiorowska Lawoń zabierze głos w imieniu Zarządu Powiatu Pyrzyckiego. Dziękuję bardzo. Proszę panie Ewa. Chyba zgasimy światła, tak? Jeżeli mógłbym prosić. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, na ostatniej sesji, na której prezentowaliśmy raport, mieliśmy dla Państwa przygotowaną taką obszerną prezentację, gdzie szczegółowo omówiliśmy, co się działo w 2022 roku, jakie zadania realizowaliśmy. Natomiast na dzisiejszej sesji przedstawimy tylko skrót podstawowych zadań,
które udało nam się zrealizować lub rozpocząć w 2022 roku, tak żebyście Państwo mieli to przedstawione, a jednocześnie, aby nasi mieszkańcy, którzy być może nie oglądali poprzedniej sesji, nie uczestniczyli w niej, również mieli tutaj podgląd co do tych zadań. Rok 2022. Jeżeli chodzi o finanse, to mieliśmy plan dochodów na kwotę 68 milionów. Wykonaliśmy dochody w 99,18%. Plan wydatków to blisko 72 miliony. Wykonaliśmy wydatki w 95%. Na koniec roku została wypracowana nadwyżka bilansowa w kwocie 5 243 523,76 zł, na którą składała się dodatnia różnica przychodów nad rozchodami w kwocie ponad 6 milionów, pomniejszona o deficyt w kwocie 817 tysięcy zł. Dług publiczny powiatu wyniósł na koniec 2022 roku 10 240 431 zł 73 grosze. Stan zobowiązań zaliczanych do długu publicznego powiatu na koniec roku w relacji do wykonanych dochodów budżetowych wyniósł 15,20%. Natomiast w roku poprzednim ta relacja wynosiła 21,7%. W 2022 roku zostały wykupione na wartość 2 750 000 obligacje wyemitowane wcześniej przez powiat w latach wcześniejszych. Jeżeli chodzi o wykonanie dochodów, wydatków, to szczegółowo macie Państwo przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu. Realizowaliśmy zadania zgodnie ze swoimi określonymi ustawowo zadaniami w zakresie leśnictwa, transportu, łączności, turystyki, gospodarki mieszkaniowej. Również mieliśmy tutaj działalność usługową, administrację publiczną, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, wymiar sprawiedliwości, w zakresie oświaty, wychowania, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w zakresie edukacji, opieki wychowawczej, w zakresie rodziny, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, kultury, ochrony dziedzictwa i kultury fizycznej. I tak jak wspomniałam, wykonanie dochodów na kwotę ponad 67 milionów, wykonanie wydatków na kwotę ponad 68 milionów. Do najważniejszych zadań zrealizowanych w roku poprzednim należy uznać zadania na obiektach oświatowych. Tych zadań w ostatnich latach realizujemy bardzo dużo. Jednym z nich, może nie o dużej wartości, ale bardzo potrzebnym zadaniem było wykonanie siłowni przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Wartość zadania 42 066 zł. Otrzymaliśmy dotację z budżetu województwa zachodniopomorskiego w kwocie 20 000 zł. Przebudowa ulicy Poznańskiej w Pyrzycach, etap drugi. Zakończyliśmy realizację tej inwestycji. Wartość zadania w roku 2022 to 468 876 zł, z czego dofinansowanie w 50% otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Również udało nam się zrealizować zadanie pod nazwą Strzelnica w powiecie. W zespole szkół numer 2 została utworzona wirtualna strzelnica. Wartość zadania 195 tysięcy. Z tego otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 155 tysięcy zł. Bardzo duże zadanie, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, modernizacja sieci dróg, przepustów, mostów i chodników na terenie powiatu pyrzyckiego. Jest to zadanie wieloletnie, które rozpoczęliśmy w poprzednim roku, realizujemy w tym roku. Wartość zadania ponad 14 milionów, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program inwestycji strategicznych w wysokości 13 milionów. W ramach tego dużego zadania realizowane są zadania na terenie wszystkich gmin naszego powiatu.
Jesteśmy w trakcie realizacji poszczególnych zadań. Niektóre zadania już w zasadzie są ukończone, niektóre są jeszcze w trakcie realizacji i są jeszcze chyba dwie inwestycje, które jeszcze się nie rozpoczęły. I do tych inwestycji należy zaliczyć modernizację nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1557 na odcinku Drczewko-Lipiany. Tu dokonaliśmy remontu warstwy bitumicznej jezdni oraz pobocza. Wartość zadania ponad 823 tysiące. Modernizacja nawierzchni chodników przy drodze powiatowej 1594, ulica Lipowa w Lipianach. Tu dokonaliśmy remontu chodników, zjazdów, miejsc postojowych. Wartość zadania ponad 323 zł. Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1578 na odcinku Płońsko-Przywodzie. Tu dokonaliśmy remontu nawierzchni bitumicznej. Wartość zadania ponad 954 tysiące. Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej na odcinku Przydarłów-Trzebusz. Tu również dokonaliśmy remontu jezdni od miejscowości Trzebusz w kierunku miejscowości Przydarłów. Wartość zadania ponad 2 miliony 46 zł. Modernizacja nawierzchni chodników na odcinku drogi powiatowej 1554 Łozice-Trzebusz. Tutaj wybudowaliśmy chodnik oraz zjazdy w miejscowości Kozielice. Wartość zadania ponad 569 zł. Modernizacja nawierzchni chodników na drodze powiatowej 1617 ulica Niepodległości w Pyrzycach. Wartość zadania ponad 435 tysięcy zł. Modernizacja nawierzchni chodników na ulicy Kwiatowej w Pyrzycach. Tu dokonujemy jeszcze, nie jest w 100% ukończone zadanie chodników i zjazdów na odcinku od ulicy Poznańskiej do ulicy Różanej po lewej stronie. Wartość zadania ponad 415 tysięcy. Modernizacja nawierzchni chodników na drodze powiatowej 1611 ulica Jana Pawła w Pyrzycach. Tu jest również remont chodników od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Ogrodowej. Wartość zadania ponad 246 tysięcy zł. Modernizacja nawierzchni chodników w drodze powiatowej 1629 ulica Wojska Polskiego w Pyrzycach. Wartość zadania ponad 416 tysięcy. Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej w Warnice Dębica. Tu wyremontowaliśmy nawierzchnię w miejscowości Warnice w kierunku miejscowości Dębica. Wartość zadania ponad 1 746 tysięcy. Również dokonaliśmy remontu nawierzchni bitumicznej drogi 1351 Bielice-Parsów od miejscowości Bielice do miejscowości Parsów. Wartość zadania 1 976 531 zł 42 grosze. Modernizacja nawierzchni chodników na ulicy Żwirki Figury w Pyrzycach. Wartość zadania 260 tysięcy. Jest jeszcze do realizacji nawierzchnia chodników na ulicy Sikorskiego w Pyrzycach, tutaj od ulicy Lipiańskiej do ulicy Podgrodzie. Wartość zadania ponad 368 tysięcy. Modernizacja jezdni chodników drogi powiatowej 1613, ulica Kościuszki w Pyrzycach. Jest to remont nawierzchni jezdni chodników i zjazdów od ulicy Kościuszki do ulicy Cmentarnej na odcinku od PPK. Wartość zadania ponad 1 521 000. Modernizacja jezdni chodników drogi powiatowej 1627 ulica Szkolna w Pyrzycach. Tu realizujemy naprawę nawierzchni bitumicznej, chodników oraz wygospodarowanie dodatkowych miejsc postojowych. Wartość zadania ponad 796 tysięcy. Remont chodnika, małego odcinka chodnika na ulicy Zabytkowej przy obiekcie szkolnym na wartość ponad 65 tysięcy zł. Również dokonujemy przebudowy drogi powiatowej ulica Krótka. Wartość zadania ponad 1 217 tysięcy. Tutaj będzie przebudowana nawierzchnia wraz z
parkingami, chodnikami oraz uporządkowaniem całego ruchu na tej ulicy. Przed nami jeszcze modernizacja chodnika w miejscowości Krasne. Wartość zadania ponad 145 zł, prawie 146 tysięcy. Do ważniejszych zadań zrealizowanych i sfinansowanych w zeszłym roku na pewno należy zakup aparatu RTG wraz z przystosowaniem pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach. To zadanie zrealizowaliśmy na wartość 1 728 600 zł, z czego otrzymaliśmy 1 700 000 zł środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jeżeli chodzi o Szpital Powiatowy, udało nam się również rozpocząć modernizację systemów teleinformatycznych. W zeszłym roku wykonaliśmy tą modernizację na wartość 357 tysięcy. Środki w 100% pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID. Jeżeli chodzi o szpital, to również udało nam się zrealizować innych wiele zadań, takich mniejszych, które usprawniają funkcjonowanie naszego szpitala, jak zakup RTG, zastosowanie systemu serwerowni, adaptacja pomieszczeń, aparatów USG, różnych prac budowlanych w pomieszczeniach, które tego wymagały. Wartość zadania ponad 1 306 298 zł i otrzymaliśmy tutaj dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID na kwotę 1 300 000. Bardzo ważne zadanie realizowane przez nas, które w tym roku niestety już się kończy, to jest zadanie realizowane w ramach kontraktu samorządowego Pyrzyce Plus, wsparcie szkół, placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego. Wartość całego projektu to 5 432 721 tysięcy, wkład własny 800, prawie 15 tysięcy. I tak jak powiedziałam, to zadanie dobiega już do końca, jest realizowane do końca tego roku kalendarzowego. Na koniec roku 2022 liczba wszystkich uczestników w projekcie była 556 uczestników. Liczba wszystkich uczestników w projekcie, jeżeli chodzi o uczniów, to, jeżeli chodzi, przepraszam, o nauczycieli, to 34. Liczba osób uczestniczących w stażach, praktykach to 441 osób. Liczba osób uczestniczących w doradztwie 453. Liczba osób uczestniczących w kursach, szkoleniach 563 osoby. Liczba osób uczestniczących w kursach, szkoleniach, które uzyskały kwalifikacje, zakończyły udział w projekcie 253 osoby. Liczba osób uczestniczących w kursach, które dzięki którym nabyły kompetencje i zakończyły udział w projekcie, to 112 osób. Do końca zeszłego roku w ramach tego projektu nasi uczniowie łącznie uzyskali 1764 dokumenty potwierdzające podniesienia kwalifikacji zawodowych. Ta informacja również jest w informacji, jeżeli chodzi o informacje szkolne. Są tutaj szczegółowo, w jakie kursy, jakiego rodzaju staże, zajęcia były organizowane. Bardzo ważne zadanie, które rozpoczęliśmy w zeszłym roku, kończyliśmy w tym roku, to termomodernizacja budynku szkoły, sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 CKU. Wartość projektu robót budowlanych ponad 2 266 000. Dofinansowanie prac było tutaj w 100% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kolejne zadanie realizowane na terenie Zespołu Szkół nr 2 to termomodernizacja budynków warsztatów szkolnych. Wartość projektu 895 tysięcy, również w 100% sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kolejne zadanie też na terenie Zespołu Szkół nr 2. Termomodernizacja budynku internatu wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań przeciwpożarowych. Wartość projektu ponad 3 247 000.
I tutaj dofinansowanie prac budowlanych było z dwóch źródeł. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ponad 1 847 tysięcy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 1 000 000 zł otrzymaliśmy wsparcie finansowe. Zadanie, które realizowało poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w zasadzie zadanie rozpoczęło się w zeszłym roku, realizowane jest w tym roku. Jest to projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie wsparcia międzysektorowego dzieci, uczniów i rodzin na poziomie powiatowym. Jest to program pilotażowy w ramach porozumienia, które mamy podpisane z Uniwersytetem Śląskim. Realizujemy go przy pomocy naszej poradni psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z szkołami i przedszkolami znajdującymi się na terenie powiatu pyrzyckiego. Wartość projektu 216 tysięcy i tutaj wkład własny powiatu nie był wymagany. Projekt realizowany przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pyrzycach. Jest to projekt restauracja do praktycznej nauki zawodu. Wartość projektu 23 tysiące bez wkładu własnego. Dzięki temu projektowi młodzież ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego ma możliwość nabywania swoich umiejętności w zakresie kwalifikacji kulinarnych pod okiem i ręką dość znanych specjalistów w tej dziedzinie. Projekt Za życiem realizowany przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Pyrzycach. Jest to zadanie wieloletnie. Wartość projektu 1 240 000, prawie 1 000 zł. Projekt kierowany jest dla dzieci w okresie od urodzenia aż do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Pomocą jest objęte zarówno dziecko, jak i jego rodzina. I ten projekt będzie realizowany do końca 2026 roku. Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 2, projekt praktyk zagranicznych, praktyki zagraniczne kluczem do zawodowego sukcesu. Wartość projektu blisko 80 tysięcy euro bez wkładu własnego. Powiatowy Urząd Pracy realizował jeden też projekt pilotażowy ogłoszony przez ministerstwo, zawodowy senior mentor, wartość projektu 890 tysięcy. Cieszył się ten projekt bardzo dużym zainteresowaniem ze strony pracodawców i liczymy, że takie projekty będą na stałe wpisane w zakresie doradztwa zawodowego naszych służb powiatowych. Zadanie realizowane w zakresie geodezyjnym to zadanie wieloletnie, budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego. Jesteśmy w porozumieniu z 22 samorządami z terenu województwa zachodniopomorskiego. Są to województwo zachodniopomorskie oraz 21 powiatów i miast na prawach powiatu. Wartość zadania, wydatki majątkowe, które zostały poniesione tylko w zeszłym roku, to 534 690 16 zł. I w ramach tego zadania nasze zasoby geodezyjne będą, w zasadzie już zostały poddane modernizacji, dostosowania do usług e-urzędu, tak aby były bardziej dostępne dla interesantów. Rok 2022 to również pomoc obywatelom Ukrainy. My przede wszystkim zapewnialiśmy zakwaterowanie uchodźcom w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Pyrzycach. Również nasze zespoły szkół numer 1 i numer 2 wyszły z pomocą dla uczniów. Uczniowie, obywatele, młodzi obywatele ukraińscy są uczniami naszych zespołów szkół, a także nasz Powiatowy Urząd Pracy również prowadził bardzo szerokie działania i wsparcie z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, jakie otrzymaliśmy w zeszłym roku, to ponad 371 tysięcy zł. W zeszłym roku również udało nam się pozyskać środki finansowe na rozpoczęcie zadania. Modernizacja, rozbudowa sieci wewnętrznej LAN
wraz z modernizacją serwerowni tu w naszym obiekcie Starostwa Powiatowego. To zadanie realizujemy w ramach programu Cyfrowy Powiat. Wartość uzyskanego dofinansowania 117 tysięcy złotych. Również braliśmy udział w projekcie Pomorze Zachodnie Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne. Nasze jednostki skorzystały tutaj z pomocy. Wartość projektu 30 649 tysięcy złotych. Zrealizowane były również inne zadania, które były realizowane w ramach naszych środków własnych w zakresie poprawy infrastruktury, wyposażenia powiatowych jednostek, tak jak wymiana, naprawa dachu na budynku sportowym w zespole szkół nr 2, prawie 56 tysięcy, zakup schodołazów w Domu Pomocy Społecznej w Żabowie, 15 tysięcy, wykonania docieplenia budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach, 40 tysięcy, modernizacja ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach, prawie 54 tysiące, zakup dla Szpitala Powiatowego specjalistycznego łóżka z osprzętem, prawie 25 tysięcy złotych. Rok 2022 to również współpraca z organizacjami pozarządowymi. W budżecie mieliśmy wygospodarowane na ten cel 80 tysięcy złotych, które w ramach otwartych konkursów została rozdysponowana na zadania z zakresu nauka, edukacja, oświata, wychowanie 5 tysięcy, turystyka, krajoznawstwo 4,5 tysiąca, ekologia, ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego 3,5 tysiąca, wspieranie, upowszechnianie kultury fizycznej 30 tysięcy, ochrona i promocja zdrowia 7 tysięcy, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 30 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, to tak pokrótce zadania, które były realizowane lub rozpoczęte w 2022 roku. Jak widzicie Państwo, tych prac było wykonanych, tych zadań bardzo dużo. Udało się pozyskać bardzo dużo środków finansowych. Staramy się te środki wydawać jak najbardziej zasadnie. Zadania, które wybieramy do realizacji, są zadaniami przemyślanymi. Ja w tym miejscu chciałabym również podziękować wszystkim naszym pracownikom, dyrektorom, pracownikom starostwa, jednostek organizacyjnych, bo te wszystkie zadania zrealizowaliśmy nie tylko dzięki środkom finansowym, choć one są tutaj najważniejsze, ale przede wszystkim dzięki zaangażowaniu naszych pracowników i naprawdę tu ogromne podziękowania w imieniu zarządu kieruję do naszych właśnie współpracowników. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Ewo. Jeśli mógłbym prosić o włączenie świateł, byłbym bardzo wdzięczny. Szanowni Państwo Radni, po przedstawieniu raportu, pokrótce, tak, bo raport był przedstawiony też na sesji majowej, otwieram dyskusję w tym punkcie, czekam na zgłoszenia radnych. Tak jak Państwu powiedziałem wcześniej, nie wpłynęły żadne do mnie zapytania od mieszkańców, więc ten punkt będzie pominięty. Natomiast otwieram dyskusję w punkcie, czekam na zgłoszenia radnych. Nie widzę. Szanowni Państwo, przyłączając się do ostatniej wypowiedzi Pani Ewy, bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję zarządowi za ten 2022 rok, także pracownikom wszystkim jednostek organizacyjnych powiatu. Naprawdę widać ten ogrom pracy i wykorzystywanych środków, które zostały przez zarząd pozyskane. Zaczynaliśmy z budżetem, to zresztą Pan Skarbnik później powie, około 55 milionów, tak? Rok 2022. Kończymy go z wynikiem prawie 68. Także to był naprawdę dobry rok i bardzo serdecznie dziękuję zarządowi i pracownikom Starostwa Powiatowego za pracę, którą Państwo wykonaliście w tamtym roku. Przejdziemy do punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu pyrzyckiego wotum zaufania. Jest to projekt numer 216.
sprawie udzielenia zarządowi powiatu pyrzyckiemu wotum zaufania. Na podstawie artykułu 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, jest to dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1526 ze zmianami, Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie powiatu pyrzyckiego postanawia udzielić wotum zaufania zarządowi powiatu pyrzyckiego w paragrafie pierwszym, paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zanim przejdziemy do głosowania w tym punkcie, tylko kilka informacji z uzasadnienia tej uchwały. Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja, czyli to mieliśmy, przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, to jest w 2022 roku. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, to dzisiaj mamy tą sesję. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, to też już jesteśmy po tym punkcie. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu, Rada Powiatu przeprowadza głosowanie, nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania Rada Powiatu podejmuje bezwzględną wielkością głosów ustawowego składu Rady Powiatu. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania. Nieudzielenie przez Radę Powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu. To jeżeli chodzi o procedury. Przechodzimy, Szanowni Państwo Radni, do głosowania w tym punkcie. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu pyrzyckiego wotum zaufania, projekt numer 216. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta. Wotum zaufania zostało przyznane 100% ilością głosów. Bardzo serdecznie gratuluję zarządowi, panu staroście. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. Jest to punkt numer 6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pyrzyckiego za rok 2022, projekt numer 216. Nie, 217, przepraszam, moja pomyłka. 217 chyba to pewnie projekt. A jest załączone 216. Dobrze, 217 zgodnie z rozpisaniem, który tutaj mam. Przytoczę projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pyrzyckiego na rok 2022. Na podstawie artykułu 12 punkt 4 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1526 ze zmianami oraz artykułem 270 ustęp 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jest to dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1634, Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje w paragrafie pierwszym. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu pyrzyckiego na rok 2022 zatwierdza te sprawozdania. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Panie starosto, prosiłbym o informację w tym punkcie, sprawozdanie finansowe powiatu pyrzyckiego. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, proszę powiatu pyrzyckiego Andrzeja Babińskiego o przedstawienie w skrócie informacji na temat realizacji tego programu w roku 2022.
chyba jest. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, postaram się w skrócie nakreślić ogólne jak gdyby sprawy związane z realizacją budżetu, tak żeby nie powielić pewnych informacji, bo wiadomo, że pewne podstawowe informacje finansowe zawarte zostały również w raporcie powiatu, co raczyła Pani Starosta Ewa Gąsiorowska-Nabój przedłożyć. Natomiast wynika to z faktu, że te informacje i sprawozdania muszą być ze sobą spójne, także pewne informacje muszą się powielić. Tak jak Pan Przewodniczący Rady tutaj odczytał, są przedłożone, zostały zgodnie z wymogami ustawowymi, z zachowaniem do ustawowych terminów. Dwa sprawozdania, a więc sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Sprawozdanie finansowe za rok 2022 rok obejmuje bilans wykonania budżetu za rok 2022 oraz łączne bilansy jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki. Sprawozdanie zostało przekazane zgodnie z ustawowym terminem do końca kwietnia do Regionalnej Izby Obrachunkowej. To sprawozdanie finansowe w przypadku powiatu pyrzyckiego nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta, gdyż zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych takie sprawozdanie podlega badaniu tylko w przypadku tych jednostek samorządu terytorialnego, których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy. Stan nadwyżki bilansowej, operacyjnej zarówno w sprawozdaniu finansowym, jak i sprawozdaniu z wykonania budżetu są zgodne, co jest bardzo istotne. Kilka teraz informacji dotyczących samego sprawozdania z wykonania budżetu. No, trzeba przede wszystkim podkreślić, że rok 2022 był rokiem wyjątkowym ze względu na jeszcze przechodzące na rok 2022 z lat poprzednich skutki pandemii COVID-19, natomiast wszyscy wiemy, dodatkowo został on skomplikowany przez wybuch wojny na Ukrainie ze wszystkimi jej konsekwencjami ekonomicznymi, gospodarczymi, które dotknęły zarówno nasz kraj, jak i również i nasz powiat. Stąd ta duża liczba zmian dochodów w związku z koniecznością podejmowania działań zmierzających do zapobiegania skutkom ekonomiczno-gospodarczym zarówno pandemii, jak i wojny na Ukrainie oraz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Tych zmian było dużo, bo przytoczę tylko, że w zasadzie było 47 decyzji wojewody dotyczących zmian kwot dotacji, gdzie w poprzednich latach to się kształtowało na poziomie 30 i 5 zmian kwot subwencji udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, czyli te informacje przekazane przez ministra finansów. Należy podkreślić skalę wzrostu dochodów, w zasadzie niespotykaną w historii powiatu, to co tutaj też pani starosta podkreśliła, bo to jest wzrost o ponad blisko 24% w stosunku do pierwotnego planu, jak również wysokie wykonanie, bo ponad 99%. Wartym podkreślenia, jeżeli chodzi o dochody własne, to jest właśnie to, co również pani starosta raczyła wspomnieć, pozyskanie dużych i wysokich środków z innych źródeł, więc nie będę już tutaj przytaczał i powtarzał tych kwot, ale też wyjątkowo sytuacja incydentalna, która była w ubiegłym roku, co państwo radni na jednej z sesji, na sesji październikowej przyjmowali, czyli zwiększenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT o 6 076 607 zł, będące wyrównaniem skutków zmian podatkowych, czyli to, co straciliśmy na skutkach zmian podatkowych, między innymi w Polskim Ładzie, zostało nam zrekompensowane. Dochody majątkowe również były wysokie, bo ponad 4,5 miliona złotych i zostały wykonane w 100%. Jeżeli chodzi o wydatki, to oczywiście zmiany planu wydatków było ściśle konsekwencją zmian dochodów, ale również zmian przychodów polegających na wprowadzeniu do budżetu powiatu środków, które pozostały na wydzielonych rachunkach bankowych, a pochodziły z różnych źródeł i były, tak jak to kolokwialnie nazywamy, pieniądzem znaczonym, czyli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i następnie z funduszu COVID, w tym z funduszu Polski Ład.
Realizacja całego budżetu w związku z tym z całą otoczką zewnętrzną wymagała dużej ostrożności, bo zmuszała do oszczędnego gospodarowania, tak jak zawsze to robimy, środkami publicznymi, ale jednocześnie wzmożonego bieżącego nadzoru, ażeby na bieżąco jeszcze bardziej wnikliwie to analizować i nie dopuścić do ewentualnego wzrostu zadłużenia, co było naszym głównym zamierzeniem, ażeby wykupić te obligacje, które przypadają, a jednocześnie zrealizować podstawowe zadania statutowe, które przed powiatem stoją i jednocześnie zapewnić wkład własny do inwestycji realizowanych tam, gdzie ten wkład własny był niezbędny. W związku z tymi wcześniejszymi informacjami o ilości zmian przekazywanych przez wojewodę, ministra finansów, to przytoczę tylko, że w ubiegłym roku było ponad 59 uchwał zarządu podjętych, jeżeli chodzi o zmiany budżetu albo zmiany w budżecie, które po prostu pozwalały w sposób elastyczny, bieżący reagować na zachodzące zmiany, jak również Państwo radni też wiedzą, bo 10 uchwał Rady, w tym 8 w sprawie zmiany budżetu i 2 w sprawie zmian w budżecie. Mimo tego udało się wygospodarować tą nadwyżkę bilansową w kwocie 5 243 523,76 zł, dokładnie. Przy czym tutaj też należy zaznaczyć, że kwota ponad 1 550 000 to jest też ta, która pozostała na wydzielonych rachunkach i związana z realizacją zadań kontynuowanych w tym roku. Natomiast pozostała kwota blisko 3 670 000 to wolne środki pieniężne, które już w tym roku stosownymi uchwałami Rady były wprowadzone. Więc należy podkreślić to, co już wcześniej wspomniałem, że powiat nie zwiększył swojego zadłużenia, czyli nie zaciągnął dodatkowych nowych kredytów, pożyczek, ani nie emitował obligacji, natomiast zmniejszony został dług poprzez wykup obligacji wcześniej wyemitowanych w kwocie 2 750 000, co było bardzo istotne ze względu na to, że ta sytuacja ekonomiczno-gospodarcza i finansowa spowodowana wojną na Ukrainie przeniosła się również bezpośrednio na wzrost stóp procentowych. Wiadomo, przy naszym długu ponad 10 milionów, to jest to bardzo istotne, bo podam tylko przykład, że w stosunku do roku 2021 wydatki na obsługę długu w roku 2022, pomimo tego, że kwota zadłużenia była taka sama, wzrosły blisko 3-krotnie. Więc to jest istotne, dlatego zależało nam na tym, ażeby te obligacje wykupić i nie ponosić jak najmniejsze wydatki związane z obsługą długu. To, co pani starosta już też zaznaczyła, ale tylko przypomnę, że dług na koniec powiatu, jeżeli chodzi o wskaźnik procentowy do wykonanych dochodów, wyniósł 15,20%. Na koniec 2021 było to 21,70%. To tyle takich ogólnych informacji. Mówię, nie będę przytaczał kwot, bo one później i tak umykają uwadze, tylko się powtórzą, a zresztą we wniosku Komisji Rewizyjnej na pewno też zostaną przytoczone jeszcze. Także dziękuję uprzejmie. Dziękuję panie Andrzeju. Prosiłbym o pozostanie, bo tu przejdę płynnie do punktu B. Tam jest sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu pyrzyckiego za rok 2002 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Rozumiem, że to jest sprawozdanie tutaj. Bądźmy konsekwentni, nie będę pana później wzywał, żeby jeszcze raz. Proszę. Ale ja już omówiłem, bo na wstępie mówiłem o sprawozdaniu finansowym i że te kwoty są zgodne i teraz szczegółowo omówiłem. I oczywiście uzupełnienia, że zgodnie z sprawozdaniem z wykonania budżetu została przedłożona informacja o stanie mienia, które osobno nie podlega ocenie, ale jest mniej mniej stanowi załącznik. Została przekazana również do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nie wniosła do tego żadnych uwag. Dobrze, dziękuję. Jak będą pytania, to wtedy poproszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Panie starosto, w punkcie B jest sprawozdanie szpitala, tak? Bardzo bym prosił. Dziękuję panie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, sprawozdanie szpitala jest częścią wiążącą do raportu o stanie wykonania finansów za rok 2022. Proszę pana Marka Przybylskiego ewentualnie o dwa zdania na temat wykonania finansowego. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo Radni. Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok również jest częścią sprawozdania z bieżącej działalności Szpitala Powiatowego w Wyżycach. Także tutaj myślę, że również będzie dyskusja w tym zakresie, ale może przedstawię najważniejsze aspekty związane z wykonaniem budżetu szpitala w ubiegłym roku. Pierwsza i najistotniejsza kwestia, sprawozdanie zostało wczoraj ostatecznie pozytywnie zaopiniowane przez biegłego rewidenta, także wersja sprawozdania, którą dysponował pan skarbnik, jak też którą otrzymali państwo radni, jest również już wersją ostateczną. Na komisji wspominałem, że należy to traktować jako sprawozdanie wstępne. Teraz po pozytywnej opinii biegłego rewidenta to sprawozdanie już jest wersją ostateczną. Warto również wspomnieć, że w poprzednich latach zawsze odbywała się dyskusja, był również podział zdań między tutaj mną a biegłymi rewidentami. Ta ocena sprawozdania wykazała, że sprawozdanie biegłemu rewidentowi przekazaliśmy w takiej formie, jaka została w pełni zaakceptowana. Można powiedzieć, że przez te poprzednie lata nabraliśmy takiego doświadczenia, że biegły rewident tutaj nie miał żadnych wątpliwości do przedłożonego przez nas sprawozdania. Podsumowaniem sprawozdania oczywiście jest wynik finansowy szpitala za ubiegły rok wyniósł plus 514 535 zł i 15 groszy. Zobowiązań wymagalnych na koniec ubiegłego roku szpital żadnych nie miał. Zobowiązania, które szpital miał w poprzednich latach, które przez wiele lat działalności szpitala gdzieś tam za nami przez cały czas się ciągnęły, zostały spłacone właśnie ostatecznie w ubiegłym roku. Także to był najbardziej pozytywny zakres działalności szpitala. Możliwość taka była związana z tym, że jako jednostka medyczna działaliśmy w bardzo wielu różnych zakresach, między innymi w zakresie takim, że jako jedyny szpital w naszym województwie byliśmy szpitalem w całości covidowym. To również wpłynęło na zwiększone przychody naszego szpitala, ale również wpływ na to, jaki mamy wynik finansowy, miała struktura wykonania kontraktu i to, jakie wspólnie z zarządem powiatu podjęliśmy decyzje co do tego, jak kontrakt szpitala ma być realizowany. Duże nastawienie było na wykonanie kontraktu poza ryczałtem i to przyniosło również efekt dla nas pozytywny, bo ostatecznie Narodowy Fundusz Zdrowia za ubiegły rok rozliczył nas, płacąc 100% za wszystkie wykonania kontraktu. Inne szpitale, znowuż to nastawienie swoje, miały na kontrakt ryczałtowy i tutaj Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił 60%. Także no, właściwe decyzje wspólnie z zarządem powiatu mają również wpływ na to, że ten wynik finansowy dla naszego szpitala i jednocześnie dla powiatu jest pozytywny. To może tyle, jeśli chodzi o sprawozdanie. Dziękuję, panie dyrektorze. Kolejnym punktem będzie informacja Regionalnej Izby Obrachunkowej. Szanowni Państwo, przytoczę Państwu radnym. Jest to uchwała numer 50.89.3.2023 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 kwietnia
2023 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu pyrzyckiego za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia. Na podstawie artykułu 13 punkt 5 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, to jest dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1668 ze zmianami, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach Anna Suprymowicz przewodnicząca, Dawid Czesek członek, Marek Fras członek, pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu pyrzyckiego za rok 2022 przedłożone wraz z informacją o stanie mienia. Pokrótce przytoczę Państwu radnym i Państwu uzasadnienie. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu pyrzyckiego za rok 2022 przedłożonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania zostało sporządzone prawidłowo pod względem formalnym. Skład orzekający stwierdził, iż spełnia ono wymogi określone przepisami o finansach publicznych, zwanej dalej UFP, i uwzględnia w punkcie pierwszym zestawienie dochodów i wydatków wykonanych na koniec roku budżetowego, w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej. Dwa, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 punkt 3 UFP dokonane w trakcie roku budżetowego. Punkt 3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. W ocenie składu orzekającego dane ujęte w opiniowanym sprawozdaniu są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzanych na podstawie rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z dnia 22 stycznia 2022 roku w sprawozdawczości budżetowej. Te sprawozdanie dalej wykazuje, dane wykazane w sprawozdaniu zostały skwalifikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra finansów. Z przedmiotowych danych wynika, iż na koniec roku sprawozdawczego zachowana została relacja z artykułu 242 ustęp 2 UFP, reglamentująca stosunek wydatków bieżących do dochodów bieżących wykonanych na koniec roku budżetowego. Zachowana została relacja artykuł 243 ustęp 1 UFP reglamentująca spłatę zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, nie występują zobowiązania wymagalne ani przekroczenie zaplanowanych w budżecie wydatków i rozchodów w wysokości mogącej wskazywać na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W stosunku do roku poprzedniego nastąpi wzrost o 22,3% należności wymagalnych. I to pokrótce, jeżeli chodzi o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Poproszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o opinię o wykonaniu budżetu. Panie Starosto, Wysoka Rado, goście zaproszeni. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Pyrzyckiego opiniuje budżet pozytywnie. Dziękuję bardzo. W punkcie C mamy informację o stanie mienia powiatu pyrzyckiego za rok 2022. Pan skarbnik tutaj już częściowo informował, ale proszę pana starostę. Raport o stanie majątku powiatu pyrzyckiego jest częścią składową tego sprawozdania finansowego. On jest bardzo dokładnie opracowany w informacji, które Państwo radni otrzymali. Jeżeli będą pytania, to uzupełnimy, bo myślę, że już tu skarbnik w swoim wystąpieniu nadmienił o realizacji tego raportu. Dziękuję Panie Starosto. Proszę Przewodniczącą Komisji do Spraw Społecznych o opinię w tym punkcie. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo. Opinia Komisji do Spraw Społecznych do omawianego projektu numer 217 jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Proszę Przewodniczącego Komisji Finansów o opinię.
Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pyrzyckiego za rok 2022, projekt numer... Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo Radni, otwieram dyskusję w tym punkcie. Czekam na zgłoszenia radnych. Nie widzę. Przechodzimy zatem do podjęcia uchwały. Szanowni Państwo Radni, kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pyrzyckiego za rok 2022, projekt numer 217. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do punktu 7. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pyrzyckiego. Przytoczę ten projekt. W sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pyrzyckiego, projekt numer 218. Na podstawie artykułu 12 punkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, jest to dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1526 ze zmianami, oraz artykuł 271 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1634 ze zmianami, Rada Powiatu Pyrzyckiego ustala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z sprawozdaniem budżetu, z wykonania budżetu za rok 2022 roku, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, informacją o stanie mienia powiatu pyrzyckiego, stanowiskiem komisji rewizyjnej, udziela się zarządowi powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I krótkie uzasadnienie tego projektu. Zgodnie z artykułem 270 ustęp 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, Rada Powiatu, rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po budżetowym. Sprawozdania finansowe w ustawowym terminie zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Uchwała z udzielenia absolutorium wymaga przyjęcia w głosowaniu bezwzględną większością głosów. Natomiast uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań wymaga przyjęcia w głosowaniu zwykłą większością głosów. Proszę w takim, tutaj w tym momencie o przewodniczącego komisji rewizyjnej, o przytoczenie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. Panie starosto, Wysoka Rado, goście zaproszeni. Ja sobie siądę, bo to troszeczkę jest, wniosek jest odczytany. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pyrzyckiego za rok 2023. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Pyrzyckiego w składzie Janusz Budynek, przewodniczący, Łapeciński Marcin, zastępca przewodniczącego, Renata Bohan-Bohanowicz, sekretarz. Po rozpatrzeniu przedłożonych przez Zarząd Powiatu Pyrzyckiego następujących dokumentów: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pyrzyckiego za 2022 rok wraz z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o tym sprawozdaniu. Informacji o stanie mienia powiatu pyrzyckiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Sprawozdania finansowego powiatu pyrzyckiego za rok 2022, które obejmuje bilans z wykonania budżetu powiatu pyrzyckiego sporządzony na dzień 31.12.2022 roku. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 roku.
Jest to łączny bilans powiatu pyrzyckiego obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych powiatu pyrzyckiego. Rachunek zysków i strat jednostki bilans porównawczy sporządzony na dzień 31.12.2022. Zestawienie zmian funduszu jednostek budżetowych powiatu pyrzyckiego sporządzony na dzień 31.12.2022 roku. Informację dodatkową i ich oceny w oparciu o kryteria legalności, celowości, gospodarności i rzetelności pozytywnie opiniują wykonanie budżetu powiatu pyrzyckiego za rok 2022 i wnioskuje o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu pyrzyckiemu za rok 2022. Uzasadnienie. Komisja rewizyjna na swoim posiedzeniu w dniu 29 maja 2023 roku rozpatrzyła wymienione powyżej dokumenty przedłożone przez Zarząd Powiatu Pyrzyckiego zgodnie z ustawowo określonymi terminami. Skontrolowano zgodnie wyżej wymienionych dokumentów z wymogami prawa określonymi w artykule 267, 269 i 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Budżet powiatu pyrzyckiego na rok 2022 został określony uchwałą nr 28160 przez 2001 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 15 grudnia 2021 roku. W uchwale budżetowej zaplanowano dochody w łącznej kwocie 54 786 702 zł i 40 groszy. Wydatki w łącznej kwocie 53 646 962 zł 66 zł. Nadwyżkę w kwocie 1 139 739 74 groszy. Przychody w kwocie 1 610 260 26 groszy. Rozchody w kwocie 2 750 000 złoty. W trakcie roku budżetowego plan był wielokrotnie zmieniany stosownymi uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Wszystkie zmiany były wprowadzane zgodnie z kompetencjami określonymi w wyżej wymienionej ustawie o finansach publicznych. Poszczególne pozycje budżetu powiatu po zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zaplanowane następująco. Dochody w łącznej kwocie 67 932 548 83 grosze. Wydatki w kwocie w łącznej kwocie 70 809 449 tysięcy 449 zł i 12 groszy, w tym majątki w kwocie 11 712 923 99 groszy. Deficyt w kwocie 3 876 929 groszy. Przychody w kwocie 6 629 929 groszy. Rozchody w kwocie 2 750 000 zł. Wszystkie zmiany zostały szczegółowo omówione w części opisowej sprawozdania. Komisja rewizyjna zapoznała się z uchwałą składu orzekającego Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu pyrzyckiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zaopiniował pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia. Komisja rewizyjna analizowała także stopień realizacji zaplanowanego budżetu wraz z informacjami zawartymi w części opisowej. Wykonanie dochodów budżetowych wynosiło 67 374 255 groszy, co stanowi 99,18% planu po zmianach. Wydatki budżetu wykonano w kwocie 68 191 551 i 48 groszy, to jest
94,36% planu po zmianach. Na koniec roku 2022 deficyt będący różnicą między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła 3 876 929 groszy i został zbilansowany dodatnią różnicą pomiędzy przychodami a rozchodami. Przychody zostały zrealizowane w kwocie 6 626 929 groszy. Rozchody związane z wykupem obligacji zostały zrealizowane w kwocie 2 700 000 zł. Ostatecznie rok 2022 zamknął się nadwyżką operacyjną w kwocie 5 243 523,76 groszy. Stan zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec roku 2022 wyniósł 10 240 431,73 grosze, co w relacji do wykonanych dochodów stanowi 15,20%. Komisja rewizyjna rozpatrywała sprawozdanie finansowe za rok 2022 obejmujące bilans wykonania budżetu powiatu pyrzyckiego za rok 2022 oraz łącznie bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie zmian funduszu jednostki oraz informację dodatkową. Roczne sprawozdanie finansowe powiatu pyrzyckiego nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta, o którym mowa w artykule 268 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych. Ponieważ liczba mieszkańców powiatu pyrzyckiego ustalona przez Główny Urząd Statystyczny na dzień 31 grudnia poprzedniego roku sprawozdanie nie przekracza 150 000 mieszkańców. Komisja rewizyjna zapoznała się także z informacją o stanie mienia powiatu. Komisja rewizyjna po rozpatrzeniu dokumentów, o których mowa w artykule 270 ustępu 2 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, pozytywnie opiniuje budżet powiatu pyrzyckiego za rok 2020 i wnioskuje o udzielenie absolutorium zarządu powiatu pyrzyckiego za rok 2002. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Odczytam także uchwałę numer 50.89.5.2023 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie absolutorium, czyli tego, który odczytał pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Na podstawie artykułu 13 punkt 8 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1668 ze zmianami, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach: Anna Suprymowicz, przewodnicząca, Dawid Czesek, członek, Katarzyna Korkus, członek, pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia zarządowi powiatu pyrzyckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. Przeczytam państwu całe uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, jest to dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 1526 oraz artykułem 270 ustęp 2 i ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1634 ze zmianami, komisja rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia opiniuje wykonanie budżetu powiatu i przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wniosek w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego.
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 29 maja 2023 roku został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 29 maja bieżącego roku. Z treści przedłożonego wniosku wraz z uzasadnieniem wynika, że Komisja Rewizyjna rozpatrzyła wymagane prawem dokumenty i w oparciu o wynikające z tych dokumentów dane pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2022 rok oraz wystąpiła do organu stanowiącego z wnioskiem o udzielenie absolutorium. Przedstawione okoliczności implikują ocenę, iż wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium sporządzony został zgodnie z powołanymi przepisami prawa, albowiem na podstawie ustawowo określonych przesłanek i w ustawowo określonym terminie. Powyższe stwierdzenie determinuje z kolei pozytywną opinię składu orzekającego w przedmiocie przedłożonego wniosku. Przedstawiona we wniosku przez Komisję Rewizyjną merytoryczna ocena wykonania zadań budżetowych nie podlega opiniowaniu przez Izbę. Do oceny wykonania zadań uprawniony jest wyłącznie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Skład orzekający, jak wykazano, opiniując przedmiotowy wniosek, ograniczył się do oceny prawidłowości wypracowania tego wniosku przez komisję i rozważenia, czy podstawę tego wniosku w rzeczywistości stanowią ustawowe przesłanki, czyli ocena wykonania budżetu. Od niniejszej uchwały na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. To jest cała opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym punkcie i w tym temacie absolutorium. Otwieram dyskusję w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pyrzyckiego. Nie widzę zgłoszeń radnych. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pyrzyckiego, projekt numer 218? Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Głosowało 15 radnych, za było 14 radnych, nie było głosu przeciwnego, jest głos wstrzymujący się. Informuję, że projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pyrzyckiego został przyjęty. Panie Starosto, w tym punkcie serdecznie gratuluję, tak jak już wcześniej powiedziałem, i Panu oraz całemu Zarządowi, wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego za ten czas roku 2022, który był naprawdę rokiem, można powiedzieć, przełomowym dla powiatu, dla wszystkich mieszkańców. To widać w wszystkich inwestycjach, które są realizowane w tym momencie, zarówno i w oświacie, w szpitalu, na drogach powiatowych, którymi zarządza. Serdecznie gratuluję i dziękuję za tą wykonaną pracę. Dziękuję serdecznie. Usiądźmy jeszcze. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem serdecznie wszystkim podziękować za zaufanie, za wotum zaufania i za udzielenie absolutorium, bo bez radnych i tak by nie było możliwości realizowania wszelkich zadań, które były realizowane przez rok 2022. Chciałbym podziękować i dziękuję serdecznie wszystkim pracownikom zaangażowanym w realizację tak trudnych zadań administracyjnych, ponieważ tych inwestycji jest coraz więcej i wymagają nakładu pracy zdecydowanie więcej niż przy samym sprawowaniu funkcji administratora. Dlatego też wszystkim pracownikom powiatowych agentów
Urzędu Powiatowego serdecznie dziękuję. Dziękuję, panie starosto. Jeżeli ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos, to proszę. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie starosto, też bym się chciał przyłączyć do gratulacji. Po prostu tutaj, jak pan przewodniczący wcześniej powiedział, bardzo duże inwestycje, czy to w szkole numer 1, czy też w szkole numer 2. Jak duża inwestycja też jest na terenie naszego szpitala, która też na pewno usprawni jakość usług, bo urządzenia już mamy coraz lepsze i to dobrze, że tak się dzieje. Jak również, panie starosto, tu wraz z zarządem dobre decyzje podejmujecie, jeśli chodzi o pracę na naszych drogach powiatowych, bo jak widzimy, na każdej gminie jest jakiś odcinek drogi wykonany. I to też poprawia i usprawnia ruch na tych drogach, jest coraz lepiej. Za to serdecznie, panie starosto, gratuluję i wraz z zarządem. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ogłaszam przerwę do godziny 10:50. Dla przypomnienia, znajdujemy się w punkcie 8. Stan przygotowań do wakacji pod względem bezpieczeństwa. Bardzo proszę przewodniczącą Komisji do Spraw Społecznych o opinię w tym materiale. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo, Komisja do Spraw Społecznych stan przygotowań do wakacji pod względem bezpieczeństwa zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana starostę o wprowadzenie w tym punkcie. Nie wiem. Proszę panią Monikę Wróbel. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo, rozpoczęły się wakacje. Dla jednych jest to okres wytężonej pracy, mam tu na myśli służby i inspekcje, dla innych jest to czas rozrywki, odpoczynku. Miejmy nadzieję, że zakończą się w sposób bezpieczny. Zarówno młodzież, jak i my, dorośli, we wrześniu przystąpimy do nowych obowiązków. Jak co roku przygotowania do letniego sezonu wypoczynkowego, wszystkie służby, inspekcje i straże rozpoczęły stosunkowo szybciej, bo już w czerwcu i w maju, w okresie wakacji, Komenda Powiatowa Policji do zadań z zakresu bezpieczeństwa zaplanowała wykorzystanie maksymalnej ilości sił i środków. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach dokonali lustracji miejsc i obiektów w zakresie infrastruktury, która ma wpływ na bezpieczeństwo i porządek osób wypoczywających. I tak, dokonano kontroli następujących obiektów. Jezioro Zaborsko, Jezioro Miedwie, Jezioro Ścina, miasto Pyrzyce, Jezioro Będgoszcz, Jezioro Babińskie, Jezioro Miedwie, w okolicach Giżyn, jezioro Krzekna, jezioro Bukówno, jezioro Piaseczno i jezioro Czarne i Sitno. W znacznej większości tutaj akwenów wodnych zostały odebrane bez uwag. Jedynie mankamenty dotyczyło braku informacji o zakazie kąpieli, w szczególności dotyczyło to gminy Pyrzyce, jezioro Krzekno,
gminy Kozielice, Jezioro Bukowo, gminy również Kozielice, Jezioro Piaseczno, a także Jezioro Miedwie-Giżyn. W tych czterech jeziorach stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe miejsca zostały skontrolowane aż 30 razy. Innych nieprawidłowości nie stwierdzono. W tym miejscu zachęcam Państwa do skorzystania z portalu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, za pomocą której można w sposób interaktywny przekazać informacje o zagrożeniach występujących w okolicy. Wszystkie z nich oczywiście są sprawdzane przez policję, a potwierdzone przypadki nanoszone bezpośrednio na mapę. W ten sposób jest prowadzony stały nadzór i każdy obywatel może zapoznać się, co w danej okolicy pod względem bezpieczeństwa, mówiąc kolokwialnie, słychać. Komenda Powiatowa Policji również zaplanowała skierowanie działań do przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, mające oczywiście na celu przestrzeganie zakazu sprzedaży nieletnim. W miejscach zwyczajowej kąpieli zaplanowano edukację społeczeństwa w zakresie korzystania z rekreacji wodnej po spożyciu alkoholu. Edukacja społeczeństwa w wcześniej wspomnianym zakresie dotyczyła spotkań profilaktycznych. Już od 28 czerwca bieżącego roku odbyło się ich 26. Wszystkie dotyczyły bezpieczeństwa podczas kąpieli. Warto w tym miejscu również wspomnieć o artykule 55 Kodeksu Wykroczeń, który stanowi: kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany. Myślę, że ta informacja rzeczywiście zniechęci potencjalnych kąpiących się do zaprzestania tego procederu. Ponadto w dniu 19 czerwca bieżącego roku również funkcjonariusze policji wspólnie w zespole szkół nr 1 Noblistów Polskich odbyła się tam debata społeczna, którego tematyką było alkohol i narkotyki, poświęcona bezpieczeństwu młodzieży w okresie wakacyjnym. W czasie okresu wakacyjnego w każdym przypadku występowania utrudnień w ruchu drogowym na drogach powiatu pyrzyckiego również funkcjonariusze ogniwa ruchu drogowego będą podejmować ręczną regulację ruchu. Szczególnym nadzorem w okresie wakacji zostaną objęci kierujący autobusami i kierowane przez nich pojazdy, które przewożą dzieci i młodzież na wypoczynek. Funkcjonariusze kontrolować będą zarówno stan trzeźwości kierujących, a także stan techniczny pojazdów i ich obowiązkowe wyposażenie. Kontroli oczywiście będą również podlegać pojazdy osobowe, których pasażerami są przede wszystkim dzieci. Będzie sprawdzane wyposażenie w foteliki, które, jak Państwo doskonale wiedzą, nie jest obowiązkowe. W związku z letnim okresem wakacyjnym i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób wypoczywających, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej realizuje szereg działań, począwszy od spotkań z uczniami szkół zarówno poziomu podstawowego, jak i średniego. Również przewidziane są ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego jednostek ratowniczo-gaśniczych z taktyki działań ratowniczych na akwenach wodnych. Do chwili obecnej skontrolowano akweny wodne w miejscowościach Czarnowo, Wierzbno i Lipiany, a także Tamę Pyrzycką.
Nie stwierdzono tutaj większych nieprawidłowości. W opinii strażaków niewielki problem stanowi dojazd i dojście do samego akwenu. Zaplanowano oczywiście również przegląd akwenu w miejscowości Bętgoszcz i powtórnie Lipiany. Plan działania i współdziałania powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Pyrzycach w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego w okresie letnich wakacji obejmował między innymi nadzór nad stanem higienicznym, sanitarnym plaż i kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Kontrolowane zostały również obiekty zbiorowego żywienia oraz produkcji posiłków. Prowadzona jest również szeroka i wszechstronna działalność informacyjno-edukacyjna. Kontroli został poddany stan techniczny obiektów, które są zgłoszone do organizacji zajęć zarówno dla dzieci, jak i młodzieży, głównie w wieku szkolnym, pozostających oczywiście w miejscu zamieszkania. Od 1 czerwca bieżącego roku do 27 czerwca 2023 pracownicy Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili 21 kontroli w obiektach, których działalność związana była z sezonem letnim. I tylko w 6 obiektach stwierdzono nieprawidłowości. W większości one dotyczyły stanu sanitarno-technicznego. Organ nadzoru budowlanego w ramach akcji Bezpieczne Wakacje przeprowadzi dotychczas 14 kontroli obiektów budowlanych. W związku z tym, że nie zostały zgłoszone organowi przez gminy żadne miejsca, w których będą zorganizowane w okresie wakacji zajęcia dla dzieci i młodzieży, organ kontrolował głównie place zabaw, obiekty rekreacyjne i sportowe. Oczywiście są planowane dalsze kontrole tego typu obiektów. Do tej pory przeprowadzono 14 kontroli w obiektach. W wyniku przeprowadzonych kontroli wszczęto 3 postępowania administracyjne w sprawie złego stanu technicznego obiektu. Najczęstszymi stwierdzonymi problemami była przede wszystkim brak odpowiedniej konserwacji tych obiektów, prowadzący do ich uszkodzenia bądź zniszczenia. Reasumując, należy stwierdzić, że zarówno służby, straże, jak i inspekcje na bieżąco monitorują sytuację oraz pozostają w stałej gotowości do reagowania i podejmowania działań w przypadku wystąpienia zagrożenia. To wszystko z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę zostać na chwileczkę, może będą jakieś pytania. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Jeżeli są pytania radnych, czekam na zgłoszenia. Nie widzę. Dziękuję serdecznie, pani burmistrz. Szanowni państwo, przechodzimy zatem do przyjęcia sprawozdania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania ze stanu przygotowania do wakacji pod względem bezpieczeństwa? Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Informuję, że sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie. Przechodzimy do punktu 9 dzisiejszych obrad. Przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2023-2024. Proszę bardzo panią przewodniczącą Komisji do Spraw Społecznych o opinię. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo, Komisja do Spraw Społecznych przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2023-2024 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Na komisjach też temat był szeroko omawiany. Bardzo bym prosił pana starostę o krótkie wprowadzenie poszczególnych szkół, dyrektorów. Są z nami.
panie przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ są dyrektorzy szkół. Jak pan przewodniczący wspomniał, na komisjach szeroko omawialiśmy problem przygotowania do nowego roku szkolnego 2023-2024. Były pytania w związku z tym, może pokrótce, niech dyrektorzy tylko zrealizują odpowiedzi na pytania, które radni zadadzą. Bardzo proszę za zadawanie pytań dla dyrektorów szkół. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czekam na zgłoszenia radnych. Rok szkolny niebawem się zacznie po przerwie wakacyjnej, więc jeżeli mamy jakieś pytania do dyrektorów, są z nami obecni. Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania w tym punkcie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem informacji o przygotowaniu do rozpoczęcia roku szkolnego 2023-2024? Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję serdecznie. Głosowało 15 radnych, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję też Państwu dyrektorom jednostek szkolnych, oświatowych w naszym powiecie. Te informacje przedstawiane dotyczące roku szkolnego były szeroko omawiane, tak jak już wcześniej wspominałem na komisji. Także serdecznie dziękuję za wytężoną pracę o ostatnim roku szkolnym. No i cóż, no ten nowy rok szkolny będzie też pełen wyzwań zapewne przed nami. Przechodzimy do punktu 10 dzisiejszych obrad. Jest to ocena zasobów pomocy społecznej. Proszę przewodniczącą Komisji do Spraw Społecznych o opinię w temacie. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo, Komisja do Spraw Społecznych ocenę zasobów pomocy społecznej zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Proszę pana starostę o wprowadzenie w tym punkcie. Również, jeżeli chodzi o ocenę zasobów społecznych, została przygotowana dość obszerna informacja. Wszyscy radni otrzymali. Na sali są przedstawiciele oprócz PCPR-u poszczególnych jednostek. Jeżeli są pytania do poszczególnych dyrektorów czy placówek opiekuńczo-wychowawczych, czy ewentualnie do Centrum Pomocy Rodzinie, to jak już mówiłem, nie ma dzisiaj na sesji nikogo. Dom Pomocy Społecznej, to odpowiemy na pytania. Dziękuję panie starosto. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czekam na zgłoszenia państwa. Nie widzę, przechodzimy zatem do przyjęcia informacji. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem informacji oceny zasobów pomocy społecznej? Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Ocena zasobów pomocy społecznej została przyjęta jednomyślnie. Przechodzę do punktu 11 dzisiejszych obrad. Pomoc społeczna powiatu. Sprawozdania przedkładają Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pyrzycach, Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pyrzycach, Dom Pomocy Społecznej. Proszę przewodniczącą Komisji do Spraw Społecznych o opinię w tych tematach. Komisja do Spraw Społecznych na swoim posiedzeniu pomoc społeczną na terenie powiatu zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Proszę pana starostę o wprowadzenie. Panie starosto? Proszę panią Ewę Gąsiorowską-Nawój o wprowadzenie.
Szanowni Państwo Radni, na komisji materiał był przedstawiony. Ja tylko może pokrótce Państwu, w zasadzie naszym widzom, może przybliżę pomoc społeczną, która zadania z zakresu pomocy społecznej, która realizowana jest przez powiat jako jednostkę. W zakresie pomocy społecznej funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Żabowie, dwie lokalizacje, Pyrzyce i Żabów. Łącznie mamy miejsc 80, 79 w tej chwili jest mieszkańców. Mamy również w zasobach swoich dwie placówki opiekuńczo wychowawcze. Liczba miejsc tam zabezpieczonych to jest 28 i mamy w tej chwili podopiecznych również 28. Jeżeli chodzi o inne zadania z zakresu pomocy społecznej, to jest pomoc z zakresu pieczy zastępczej. Tutaj Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie takie zadania realizuje. Zabezpieczamy te dzieci, które wymagają opieki poza rodziną, gdzie pojawiają się problemy. Jesteśmy tam na miejscu, żeby pomagać. Bardzo tutaj dość istotna rzecz dla Państwa, o czym chciałabym powiedzieć, to że jeżeli ktoś z naszych mieszkańców miałby jakieś trudności, ktoś by czuł się w kryzysie, mamy dyżur w punkcie interwencji kryzysowej. Jest to 3 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych, w poniedziałek w godzinach od 16 do 19, wtorek również 16-19 i środa od 16 do 18.30. Jeżeli ktoś z Państwa mieszkańców z terenu naszego powiatu potrzebowałby takiej pomocy, to zachęcamy do kontaktu. Są obecni również z nami tutaj nasi dyrektorzy naszych placówek. Jeżeli Państwo radni mają jakieś pytania w tym zakresie, to odpowiemy. Dziękuję. Dziękuję Pani Ewo. Otwieram dyskusję w punkcie 11. Czekam na zgłoszenia radnych. Nie widzę, przechodzimy zatem do przyjęcia sprawozdania. Panie Przewodniczący, pytanie. Przepraszam, to nie zauważyłem, to wstrzymam to. Proszę bardzo. W tym punkcie jeszcze była opinia Komisji Finansów, o której Pan nie wspomniał, także może czytam tą opinię, dobrze? Zgadza się, przepraszam, pominąłem. Więc Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Starosto, opinia do pomocy społecznej na terenie powiatu pyrzyckiego, gdzie były przedstawione odpowiednie stosowne sprawozdania. Opinia komisji pozytywna, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Panią Przewodniczącą Komisji do Spraw Społecznych też o opinię. Już była Pani Przewodnicząca. A, przepraszam bardzo, nie zauważyłem. Przepraszam za pomyłkę. Dobrze, przechodzimy zatem do głosowania w tym punkcie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania pomoc społeczna na terenie powiatu? Sprawozdania przedkładają Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pyrzycach, Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pyrzycach oraz Dom Pomocy Społecznej. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Głosowało 15 radnych, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Informuję, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Przechodzę do punktu 12 dzisiejszych obrad. Bieżąca informacja z działalności Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Proszę Przewodniczącego Komisji do Spraw Finansów o opinię w tej sprawie. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo, Komisja do Spraw Społecznych na swoim posiedzeniu bieżącą informację z działalności Szpitala Powiatowego w Pyrzycach zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Proszę Pana Przewodniczącego. Tak samo, Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, opinia pozytywna, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę Pana Starosta o wprowadzenie w tym punkcie. Jest na sali Pan Dyrektor Szpitala, Pan Marek Przybylski. Bardzo proszę, Panie Marku, o krótkie wprowadzenie.
Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo Radni, zgodnie z planem pracy Rady Powiatu Pyrzyckiego zostało przedłożone sprawozdanie z bieżącej działalności szpitala. Sprawozdanie to zawiera najważniejsze informacje, które mają wpływ na działanie szpitala. Przedstawię po kolei tutaj te informacje, które są najistotniejsze. A więc pierwsza część sprawozdania, struktura organizacyjna szpitala. Szpital funkcjonuje w niezmiennej strukturze organizacyjnej od początku bieżącego roku, czyli od okresu, kiedy było przedkładane poprzednie sprawozdanie. W szpitalu funkcjonuje 6 oddziałów szpitalnych wraz z izbą przyjęć. Działa również 13 poradni przyszpitalnych z dodatkową poradnią, która w ostatnim okresie została uruchomiona, poradnią ginekologiczną filia w Lipianach, i zawiera również struktura szpitala 5 pracowni. Zgodnie z przedstawionym również dzisiaj projektem uchwały dojdzie nam jeszcze jedna kolejna pracownia tomografii komputerowej. Następna część sprawozdania jest to zasób kadrowy szpitala. Można powiedzieć, że to jest najważniejsze, co w szpitalu mamy, czyli nasi pracownicy, nasza kadra medyczna, kadra wspierająca pracowników medycznych. Ta struktura organizacyjna i ten zasób kadrowy mają wpływ bezpośredni na to, jakie usługi szpital prowadzi. Ten bieżący okres, ostatni okres, to drobne zmiany między poszczególnymi zakresami, czyli między umowami o pracę a kontraktami. Część pracowników w ostatnim okresie przeszła z umów cywilnoprawnych na umowę o pracę. Część pracowników z umów o pracę przeszła na przykład na umowy zlecenia. Sprawa związana z umowami zlecenia zdarza się często w momencie, kiedy osoba przechodzi na emeryturę, a pozostaje dalej z nami w szpitalu, pracuje już jako emeryt. Wtedy takie osoby mają umowy zlecenia. Tutaj akurat ta kwestia związana z tymi zmianami dotyczy części pielęgniarek, które nabyły wiek emerytalny. Ważną informacją w tej części dotyczącej zatrudnienia, jest informacja, o której mówiłem Państwu w czasie komisji, że otrzymaliśmy kilka dni temu informację pozytywną, że nasz szpital uzyskał akredytację do tego, żeby w naszym szpitale kształcili się przyszli lekarze interniści. Ministerstwo Zdrowia po długiej procedurze administracyjnej przydzieliło szpitalowi możliwość uruchomienia miejsc rezydenckich. Takie 3 miejsca rezydenckie będą znajdowały się na naszym oddziale internistycznym. Kolejna część sprawozdania jest to informacja statystyczna dotycząca oddziałów szpitalnych. Ta informacja, którą tutaj mamy, oczywiście odzwierciedla w szczególności okres covidowy, bo cały ubiegły rok i pierwszy kwartał bieżącego roku, w tym czasie szpital był covidowy. Taką funkcję pełniliśmy jako jedyny szpital w województwie w zakresie dotyczącym tego, że wszystkie oddziały w naszym szpitalu były oddziałami covidowymi. Ale może powiem, jak tutaj kształtowała się ilość pacjentów na oddziałach. Oddział wewnętrzny 2022 rok, było to 786 pacjentów. Dodatkowo było 169 pacjentów covidowych. Oddział wewnętrzny rok bieżący
było 358 pacjentów. Oddział chirurgiczny 2022 rok było 112 pacjentów i 81 pacjentów covidowych. W bieżącym roku na oddziale chirurgicznym mieliśmy 169 pacjentów. Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 2022 rok było to 758 pacjentów i 74 pacjentów covidowych. Bieżący rok jest to 359 pacjentów. Oddział anestezjologii intensywnej terapii 2022 rok 25 pacjentów plus 21 pacjentów covidowych. Bieżący rok jest to 13 pacjentów. Zakład opiekuńczo-leczniczy 2022 rok 129 pacjentów. W bieżącym roku mieliśmy 94 pacjentów. Także tak przedstawiała się ilość pacjentów na oddziałach. Obecnie mamy dosyć duże zwiększenie ilości pacjentów na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej. Zwiększyliśmy również zakres działalności oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej od jakiegoś czasu. Na naszym oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej odbywają się również operacje kręgosłupów, czyli podwyższyliśmy tutaj w znaczący sposób standard usług medycznych. Kolejna część sprawozdania jest to statystyka dotycząca poradni szpitalnych i pracowni szpitalnych. Tutaj może wymienię te poradnie, gdzie tych pacjentów było najwięcej, a więc poradnia ortopedyczna 2022 rok 8675 pacjentów. Bieżący rok jest to ilość 334 pacjentów. To jest poradnia, która ma najwięcej pacjentów. Taką ilość osiągnęliśmy również dzięki temu, że właśnie oddział ortopedyczny i poradnia ortopedyczna wzmocniły się kadrowo. Kolejną poradnią, która również miała bardzo dużą ilość pacjentów, jest to poradnia ginekologiczna. W 2022 roku 7395 pacjentów, rok bieżący 2910 pacjentów. Również myślę, że warto powiedzieć o poradni kardiologicznej, która w 2022 roku miała 7779 pacjentów, w bieżącym roku 2587 pacjentów. Mówiąc w roku bieżącym, mam na myśli okres do 30 kwietnia. W obecnej chwili oczywiście te statystyki byłyby znacznie inne. Kolejna część sprawozdania, inwestycje w szpitalu powiatowym w Pyrzycach. Tak jak Państwo widzieliście wcześniej, sprawozdanie z działalności zarządu powiatu i inwestycji, jakie na terenie powiatu się odbyły. Tych inwestycji w szpitalu było bardzo dużo. Infrastruktura szpitala w ostatnim czasie w bardzo duży sposób się wzmocniła. Aktualnie najważniejszą inwestycją, najbardziej również kosztowną i taką, która będzie miała bardzo duży wpływ na zakres usług medycznych szpitala, jest inwestycja realizowana przez powiat pyrzycki, zakup aparatury diagnostycznej oraz remont i dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych w szpitalu powiatowym w Pyrzycach. Całkowity koszt inwestycji 5 milionów złotych, 4 miliony 250 tysięcy jest to dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, 750 tysięcy złotych jest to udział powiatu, także bardzo znacząca inwestycja realizowana dzięki panu staroście, zarządowi powiatu, no i państwu radnym. Będzie to miało
bardzo duże odzwierciedlenie w zakresie usług medycznych, które szpital będzie w przyszłości realizował. Może również wspomnę, jaki jest aktualnie przebieg inwestycji i zakres. A więc główna część inwestycji to jest uruchomienie pracowni tomografii komputerowej oraz uruchomienie awaryjnego zasilania do szpitala, czyli instalacja agregatu dotwórczego, który będzie stanowił awaryjne zasilanie do szpitala, stanowiące dodatkowe zabezpieczenie dla szpitala. Jedno awaryjne zasilanie już mamy, to będzie kolejne awaryjne zasilanie na wypadek, gdyby pierwsze zasilanie, pierwszy agregat nie zadziałał, będzie uruchamiany drugi agregat. Przy tych zjawiskach atmosferycznych, z którymi się spotykamy, myślę, że to będzie bardzo ważne dla szpitala. Następna część inwestycji jest to aparat RTG z ramieniem C, urządzenie wykorzystywane na bloku operacyjnym do różnego rodzaju zabiegów, najczęściej do zabiegów związanych z chirurgią urazowo-ortopedyczną. Kolejne trzy urządzenia to są aparaty USG, w tym jeden aparat do poradni ginekologicznej i kolejne urządzenie w ramach tego przedsięwzięcia, monitor z analizatorem parametrów, urządzenie, które jest już wykorzystywane na oddziale anestezjologii intensywnej terapii naszego szpitala. Jeśli chodzi o aparat RTG, aparaty USG, monitor z analizatorem parametrów, te urządzenia już działają w szpitalu, są wykorzystywane. Jeśli chodzi o tomograf, tutaj planowany termin zakończenia inwestycji jest do końca lipca. Chociaż są rozmowy z firmą, która najprawdopodobniej wystąpi do nas z oficjalnym pismem jeszcze w tej sprawie, żeby termin inwestycji przedłużyć. Jest to związane z dostawą agregatu prądotwórczego. Firma nam zgłosiła, że tutaj mogą być jakieś problemy, jeśli chodzi o termin dostawy agregatu prądotwórczego. Natomiast nie powinno to zagrozić zakresowi inwestycji związanemu z uruchomieniem pracowni tomografii komputerowej. Tutaj ta część powinna być zrealizowana terminowo. Również w szpitalu w ostatnim okresie, jak też we wcześniejszych okresach, były realizowane inne inwestycje, inne projekty o mniejszym wpływie na działalność szpitala, ale równie ważne, jak chociażby bieżące remonty, modernizacja istniejących pomieszczeń w szpitalu. Większość tych remontów, większość tych drobnych inwestycji była realizowana przez nasz zespół pracowników szpitala. Również dzięki dużemu wsparciu pracowników, których mamy dzięki pomocy Urzędu Pracy. Także to wsparcie przekłada się również na podwyższanie standardów usług medycznych w szpitalu. I ostatnia część sprawozdania, sytuacja finansowa. Częściowo już tutaj o tym wspomniałem wcześniej w sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu. Wynik finansowy, który osiągnęliśmy tutaj, zabezpiecza budżet szpitala za okres ubiegłego roku. Także no, wynik jest dodatni, ma to pozytywny wpływ również na bieżącą działalność szpitala. Jeśli chodzi o ostatni okres działalności szpitala, to tutaj przygotowujemy się do zmian związanych z wprowadzeniem nowych wskaźników finansowych dla szpitala. Czekamy na oficjalną informację z Narodowego Funduszu. Według zapowiedzi dyrektora Narodowego Funduszu na spotkaniu, które odbyło się wczoraj, do połowy lipca mamy uzyskać oficjalną informację co do tego,
jak będzie ostatecznie wyglądał budżet szpitala w bieżącym roku. Chociaż również mam taką deklarację indywidualną, że w ciągu kilku najbliższych dni otrzymam mailem wstępną informację, czyli taki szacunek związany z finansami naszego szpitala, tak żebyśmy już wcześniej mogli podejmować odpowiednie decyzje. To może tyle, jeśli mieliby Państwo pytania, to bardzo proszę. Dziękuję Panie Dyrektorze. Prosiłbym zostać, jeżeli będą jakieś pytania, to od razu udzieli Pan odpowiedzi. Szanowni Państwo Radni, otwieram dyskusję w tym punkcie. Jeżeli są zgłoszenia, to proszę. Nie widzę. Dziękuję Panie Dyrektorze za wystąpienie, za tą informację, którą Pan nam przedstawił. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania w tym punkcie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem bieżącej informacji z działalności Szpitala Powiatowego w Pyrzycach? Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Informacja została jednogłośnie przyjęta. Przechodzimy do punktu 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, projekt numer 220. Proszę o opinię przewodniczącą Komisji do Spraw Społecznych. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo, Komisja do Spraw Społecznych na swoim posiedzeniu projekt numer 220 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Panie Starosto, prosiłbym o krótkie wprowadzenie w tym punkcie. Panie Przewodniczący, Pan Marek Przybylski już wspomniał w swoim wystąpieniu w skrócie o sytuacji w szpitalu, że ta zmiana statutu organizacyjnego wiąże się z uruchomieniem tomografów w naszym szpitalu powiatowym w Pyrzycach. Także jeżeli są jeszcze jakieś pytania w tym zakresie, to odpowiem. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w punkcie. Czekam na zgłoszenia. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach? Jest to projekt numer 220. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Głosowało 15 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Projekt uchwały został jednomyślnie przyjęty. Szanowni Państwo Radni, zebrani goście, przechodzimy do punktu 14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. Otwieram ten punkt. Czekam na Państwa zgłoszenia. Jeżeli ktoś się zgłosi, to według kolejności. Nie widzę. A jest. Dobrze, okej, nie widziałem. Proszę Pan Radny Ireneusz Dykiel. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo, mam kilka spraw. Pierwsza to jest, Panie Dyrektorze Dróg, Panu dziękuję za wykonanie wszystkich zadań, które zwracałem się z prośbą do Pana i Pana pracowników, to zaznaczenie go lustrem, bardzo ważny temat, gdzie było bardzo niebezpiecznie i miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Bardzo dziękuję dla Pana i dla Pana pracowników. Panie Starosto, zwróciło się do mnie Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pyrzycach. Prośbę sformułuję tym, że brak jest lokalu, dodatkowego lokalu, żeby przyjmować potrzebujące osoby. I moje pytanie jest takie, czy w powiecie pyrzyckim znajduje się lokal, który moglibyśmy przekazać dla koła pyrzyckiego? Dziękuję bardzo. Pan starosta chciałby, rozumiem, odpowiedzieć w tej materii, tak? Koło Pyrzyckie do spraw
niepełnosprawności intelektualnej zwracało się również do mnie z propozycją, aby oddać budynek po sądzie przy ulicy Staromiejskiej dla koła, sąd przenieść do budynku po policji, kiedy policja wyprowadzi się do nowej siedziby. Ale to jeszcze nie jest rozstrzygnięte, ponieważ również jest rozmowa, żeby rozszerzyć zakres usług sądowniczych dla oddziałów, dla cywilnego zakresu i dla dzieci nieletnich. W związku z tym, dopóki nie będzie rozwiązania tego problemu, nie możemy podejmować żadnych decyzji. Odwocem proszę. Odwocę. Panie starosto, rozumiem, więc moja prośba jest taka, że jeśli będziemy wiedzieli, że ten budynek przejmie starostwo powiatowe w Pyrzycach, to żeby zobowiązać zarząd do wystosowania pisma do wojewody, żeby uwzględnił to, że ten budynek jest nam niezbędny do pomocy dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną. Także nie wiem, czy nie wypadałoby skierować prośby, pisma, żeby po prostu wojewoda miał na uwadze, że ten budynek można by było przekazać. To jeszcze ten temat nie jest rozstrzygnięty. Rozumiem. Sąd również zamierzał przeprowadzenie do budynku po policji, wtedy ten budynek, ale tam trzeba remont wykonać, to trochę potrwa. Rozumiem, panie starosto. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. Szanowni Państwo, tak jak to już było wcześniej wspomniane, jesteśmy w okresie wakacyjnym. Co prawda nasi najmłodsi osoby, że tak powiem, czy licealne, czy już, które są dorosłe, one mają wakacje. My ewentualnie możemy się udać na jakiś drobny, krótki urlop i wypoczynek. W swoim imieniu życzę Państwu, żeby ten okres urlopowy, żebyście Państwo dobrze go wykorzystali, żeby ten czas przez Was spędzony na urlopach był bezpieczny, żebyście wypoczęli i z nową energią, żebym mógł Państwa tutaj powitać we wrześniu, na sesji wrześniowej, w pełni energii. Pan starosta jeszcze chciałby coś dodać? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym wszystkich radnych i zaproszonych gości zaprosić na mały poczęstunek do sali piętro niżej. Serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo, zamykam obrady 44. sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.